Hej, cześć, siemano, witajcie, Kamil Nikodem z tej strony i zapraszam was na kolejny film Lookbook, a w zasadzie to, co po prostu kupiłem ostatnio w sklepie. Dawno już tego nie nagrywałem, więc nawet nie wiem, jak to nazwać znowu. I co, zapraszam was na film, w którym pokażę wam, co ostatnio właśnie kupiłem, bo byłem sobie na zakupach. Wiecie, maturka po maturce, więc postanowiłem, że sobie coś kupię. No i zaraz wam pokażę, co sobie takiego fajnego kupiłem. Tutaj macie czerwony przycisk subskrypcji, też klikajcie w niego. No i oczywiście też wejdźcie na mojego Instagrama, którego macie tutaj. Także wbijcie sobie tam. No i co? Zaczynamy, zobaczcie, co sobie kupiłem. Byłem oczywiście w dwóch moich ulubionych sklepach, czyli Bershka, no i oczywiście H&M. Nie są to żadne reklamy, a szkoda. Ale tak jak mówię, to jest mój ulubiony sklep, serio. Tam są takie kozackie rzeczy, że to jest naprawdę hit. No ja tam mógłbym wejść i obkupić wszystko, po prostu kupić wszystko. I mówię też o damskich rzeczach nawet, bo tam też są kozaki. Także, no serio. No i H&M, troszkę mniej taki fajowy, jeśli porównać go do Bershki, ale również kozacki. Także co, zaczniemy sobie może jedną rzeczą od H&M-u, a później przejdziemy do Bershki i później znowu do H&M-u. Także co, lecimy. Także słuchajcie, kupiłem sobie w H&M-ie taką oto bluzę, którą jak oczywiście walniecie sobie latarką, to tutaj się świeci. Także to jest kozackie i jest ona w rozmiarze XXL. Także to jest też śmieszne, bo ostatnio, słuchajcie, zacząłem nagrywać na TikToka bardzo dużo, także też zapraszam do mojego TikToka. Tutaj właśnie wam się wyświetla nazwa, także zapraszam, Kamil Nikodem. No i właśnie, słuchajcie, tam zobaczyłem, że dużo TikTokerów ma za duże ubrania i to tak fajnie wygląda, więc postanowiłem, że sobie kupię też bluzę za dużą. Jest ona naprawdę dużo za duża, ale wygląda kozacko, także zaraz wam pokażę, jak w niej wyglądam. Także zobaczcie sobie, jak wyglądam w tej bluzie. Jest taka właśnie, no dużo za duża, jak właśnie możecie zauważyć, ale wygląda moim zdaniem kozacko. Szczególnie właśnie do TikToku, gdzie się coś tańczy i ona tak fajnie faluje. No moim zdaniem totalny kozak. A nie była jakaś bardzo droga, więc postanowiłem, że sobie ją wezmę. Dodatkowo jest kozacka, bo jak sobie zaświeci się latarką, zaraz wam pokażę. To zobaczcie, że ona świeci. Także, no tylko musiałbym zgasić te lampy, które są bardzo mocne i wtedy byście zobaczyli, że ona świeci fajnie. Także moim zdaniem, serio, kozacka bluza i zaraz wam pokażę, co kupiłem w Bershce, także patrzcie. A w Bershce, słuchajcie, kupiłem sobie taką oto koszulkę. Moim zdaniem kozacki ma kolor, ale w tej koszulce nie jest nic nadzwyczajnego. Oprócz tego, że jest całkiem fajna i ma fajny kolor, ale drugi item, który kupiłem, tak do niej fituje. Ale to zobaczycie zaraz. Też właśnie kupiłem go w Bershce, bo tak jak mówię, w Bershce są naprawdę kozackie ubrania. I moim zdaniem serio, wyglądają tak, no inaczej niż w innych sklepach. Bo w H&M-ie kupicie sobie fajne rzeczy, w Zarze kupicie sobie też to z rzeczy, nie wiem, w Pull&Bearze kupicie sobie też całkiem fajne rzeczy. Ale Bershka moim zdaniem, jeśli chodzi o taki kozacki look, a szczególnie do fot, jeśli chodzicie na jakieś sesje zdjęciowe i chcecie mieć taki look, który raczej mało się powtórzy w internecie i nie będzie ktoś ubrany podobnie tak samo jak wy, no to polecam właśnie Bershkę, bo tam można naprawdę kozackie rzeczy kupić i itemki do zdjęć. Także polecam serio, no i zobaczcie sobie tę koszulkę. Moim zdaniem jest, no bardzo fajna. Fajny kolorek ma. No i co? Lecimy do kolejnej rzeczy, tym razem z H&M-u znowu. No i znowu jest to bluza w takim kolorze zielonawym, zgniłym troszkę, ale nigdy nie miałem takiego koloru bluzy i postanowiłem, że sobie kupię. Z tyłu jest taka, także zaraz wam pokażę, jak w niej wyglądam. I też jest za duża, jest XXL tak samo i właśnie postanowiłem, że sobie kupię takie dwie bluzy, jedną ciemniejszą, drugą jaśniejszą pod TikToka, ale nie tylko pod TikToka, bo można w niej chodzić wszędzie tak naprawdę i powiem szczerze, że fajnie to wygląda, taki look, taki obwisły, takie bluzy. Wiecie, wychodzicie sobie gdzieś wieczorem na miasto, nie ubieracie żadnej kurtki czy coś w tym stylu, tylko właśnie ubieracie sobie taką za dużą bluzę kozacką. Moim zdaniem sztos. Także zobaczcie sobie, jak w niej wyglądam. No, mi się bardzo podoba, powiem wam szczerze. Także właśnie do TikToka też kozacko pasuje, bo tak jak wam mówię, fajnie się w niej tańczy i jak się właśnie w niej tańczy, to po prostu ona się tak fajnie układa, jest taka luźna, powiewa tak fajnie i to mi się właśnie bardzo podoba w tych za dużych bluzach, dlatego postanowiłem, że sobie takie dwie zakupię, bo były właśnie w przystępnej cenie, a dodatkowo są fajne takie, więc co, lecimy do kolejnej rzeczy.
No i kolejną rzeczą są spodnie z Bershki, czarne, zwykłe, z takimi małymi dziurami tutaj na kolanach. Powiem szczerze, kozackie. Tak jak wam już mówiłem w poprzednich lookbookach, że ja uwielbiam spodnie właśnie z Bershki. Zwykłe spodnie, ale tam mają najlepszy krój. Tak jak wam mówiłem, na górze są fajne, szerokie, takie, że po prostu nie opinają, a tutaj już od łydki w dół do kostki są bardzo opięte i to mi się właśnie bardzo podoba w spodniach z Bershki i jak na razie nigdzie nie znalazłem podobnych. Nawet w Zarze one są jakby albo tu są opięte i tu są opięte, albo tu są szerokie i tu są szerokie, co moim zdaniem jest totalnym bezsensem, bo chciałbym właśnie takie rurki, ale znowu żeby tutaj nie były opięte i żeby były wygodne tutaj, a tam mogą być sobie naprawdę bardzo przyległe. Także właśnie takich zawsze spodni szukam, no i już od paru lat właśnie kupuję cały czas spodnie w Bershce i tak też sobie zrobiłem teraz zwykłe czarne spodnie, bo mam tylko dwie pary czarnych, a powiem szczerze, czarne spodnie są sztosem. Jeśli ktoś chodzi w czarnych rzeczach, to pewnie wie o tym, natomiast ja zazwyczaj lubię czarny dół, ale kolorową górę. Moim zdaniem wygląda to fajnie, także zaraz wam pokażę, jak mi wygląda. No, także jak widzicie, jestem już w spodniach ubrany, mają takie dziury. Dosyć małe, mam takie same czarne spodnie z trochę większymi dziurami, a te są właśnie takie mniejsze i też mam w ogóle bez żadnych dziur, także moim zdaniem kozackie, zwykłe czarne spodnie po prostu. Także tak jak mówię, czarny dół, a kolorowa góra i moim zdaniem wygląda to kozacko. No dobra, to była Bershka, teraz przechodzimy do kolejnej rzeczy z H&M-u. No i z H&M-u mam taki oto long sleeve, moim zdaniem kozacki, z NASA. Uwielbiam właśnie motyw NASA na koszulkach, na różnych właśnie rzeczach. Ogólnie jak widzicie, tam z tyłu jest Ameryka. Ogólnie uwielbiam Amerykę, także dlatego też lubię NASA. No i postanowiłem, sobie takie kupię. Tutaj jest napis na jednym rękawie i tutaj mamy United States z flagą na drugim rękawie, także wygląda to kozacko. Nie jest taka nudna, nie jest zwykła biała, tylko ma tutaj właśnie taki mniejszy napis. No i tutaj na rękawach. Także właśnie postanowiłem, że sobie też taką wezmę. Jest troszkę też taka właśnie większa, dłuższa. Moim zdaniem wygląda kozacko. No i sami sobie możecie ocenić. Ale moim zdaniem jest bardzo fajna. Dodatkowo jest w miarę na czasie ta koszulka. Jak sami wiecie i oglądacie różne rzeczy, co się dzieją na świecie, to wiecie, że Elon Musk ostatnio wysłał rakietę Falcon w kosmos. Także jego firma SpaceX wraz tam z NASA wysłało rakietę. No i więc jest na czasie, że tak powiem, ta koszuleczka. Także moim zdaniem sztos. Dobra, przejdźmy do kolejnej rzeczy. A co najważniejsze, ostatniej rzeczy, słuchajcie, o tej, której właśnie wam mówiłem. I także zaraz się przebieram i zmieniam tą koszulkę i zmieniam jeszcze jedną rzecz. Także zobaczycie sobie zaraz. Moim zdaniem jest to totalnym sztosem, serio. Czekajcie, dlatego właśnie postanowiłem, że wam to pokażę. Dobra, idę się jeszcze raz przebrać. Nie wychodząc daleko od tematu kosmosu i kosmitów, obczajcie to. Te okulary nie są z żadnego z tych sklepów, ale te spodnie, słuchajcie, są właśnie z Bershki. I one tak samo jak tamta bluza z tym nadrukiem świecą, jeśli walniecie sobie na nią latarką. A dodatkowo do tej koszulki i do tych okularów wyglądają moim zdaniem no kozacko. Popatrzcie sobie na to. Także słuchajcie, moim zdaniem ten outficik do zdjęć no nie ma nic lepszego. No nie ma nic lepszego. Jeszcze buciki dobre, no i można lecieć. Można lecieć nawet w jakieś party. I to takie właśnie, gdzie są jakieś lasery, żeby właśnie spodenki świeciły. Także no to jest, słuchajcie, kozackie. Jak to zobaczyłem, zobaczyłem tą koszulkę i te spodnie, to mówię, o nie, biorę je od razu. Także no moim zdaniem totalny kozak, słuchajcie, no obczajcie sobie to. Także sztos. Co tylko powiem, są to oczywiście sztuczne spodnie. Chodzi mi oczywiście o materiał, więc no jest w nich trochę gorąco, to przyznam, jest w nich gorąco. No więc musi być jakiś przewiew, żeby w nich się bujać, ale powiem wam szczerze, kozak. Moim zdaniem są naprawdę kozackie. No i ten outfit,
te spodnie i ta koszulka wyglądają moim zdaniem ostro. Dodać tylko tutaj napisy jakiejś naprawdę ostrej marki, znanej. Wiecie, jakie mam na myśli, jakąś streetwearową. To powiem wam szczerze, uważam, że ten outfitik by mógł być ostro drogi. Natomiast jest z Bershki i tak wygląda kozacko. Ja właśnie uważam, że w sieciówach można naprawdę się fajnie i spoko ubrać i nawet właśnie tak pod jakąś dobrą sesję czy coś w tym stylu. Także zapraszam na mojego Instagrama, tam możecie zobaczyć i na pewno zobaczycie sesyjkę właśnie w tym oto stroju, bo moim zdaniem jest kozacka, no kurczę. Od razu jak ją zobaczyłem, to mówię, muszę to mieć, bo serio mi się spodobało. Szczególnie właśnie te spodnie do tego zielonego, tak to fituje moim zdaniem, że no kurczę, jeszcze właśnie mam oksy, takie jak widzieliście przed chwilą. To jest naprawdę alien outfit. Także moim zdaniem już to, słuchajcie. No i co? Napiszcie w komentarzu, który item dla was i według was był najlepszy. I czy również właśnie podoba wam się ten outfitik. Zostawcie oczywiście łapę w górę, jeśli wam się materiał podobał. No i też nie zapomnijcie o subskrypcji. Tutaj macie czerwony przycisk subskrypcji. No i oczywiście klikajcie w niego, aby nie przegapić właśnie kolejnych lookbooków, bo ostatnio był, ja wiem, z pół roku temu, albo nawet i więcej. Teraz była, wiecie, kwarantanna, no to jednak się siedziało w domu i tak dalej, więc no nigdzie się nie wychodziło, a teraz już troszkę są poluźnione te zasady, także można gdzieś, wiecie, wyskoczyć do sklepu czy coś. Teraz właśnie miałem też maturę, także postanowiłem, że sobie po maturce zakupię taki outfitik. No i nie tylko ten, tylko właśnie to, co wam wszystko pokazałem. Także moim zdaniem wygląda to naprawdę kozacko. No i co? Tak jak mówię, jeśli wam się film podobał, to zostawcie łapę w górę i elo!